Wczesnym rankiem, a w domu koncert po prostu na całego, dzieci płaczą. Proszę bardzo, to się nadaje na screen, jak nic. No pięknie, jesteś te twoje dwa zęby przednie, czy tam trzy, to naprawdę super. Proszę bardzo. O, Natasza, jaka zadowolona, znaczy w pragnieniach, nie? Marcelinka i Leo Śbrudny. Mariola, Boże, jaka Marcelinka. Dobra. Nic nie mówiłam. Jej zmienimy kluszki, a jej go Wolgan wykąpię, jak ktoś łaskawie nam na to pozwoli. Dlaczego ty jesteś taka niewyspana? Czy ja ci mam czasnąć i to porządnie, dziewczyno? Po prostu nie wierzę. Bo Leon nam się zlał majciochy. No, no niestety wygląda średnio. Bo nie wstawałam do nich w nocy, tak, przyznaję się bez bicia, no ale chciałam, żeby się normalnie wszyscy wyspali. A tym dzieciom i tak nie będzie. Moje dzieci oczywiście nie namierzają w ogóle spać. Bo one stają w środku nocy i sobie po prostu robią różne dziwne rzeczy. Na przykład Kamila w nocy była na placu zabaw. O 3 w nocy, tak dokładnie. No i cóż, cóż ja na to poradzę? Zmienię kaluszki. Nakarm ją. I włóż z powrotem do końca. Tak, dokładnie. A potem podejść niedanko. Tak to zrobimy. A ty? Skąd też lepa? Mamy wannę, co tam? No, Leoś też jest głodny. Więc potem dać butelkę dla Leosia. A nasz Natanek już się obudził, słyszę. No. Tatuś przyjdzie, zmieni pieluszki. Tak jest. Już jest 6. No tak, wy wysypiacie, bo przecież jakżeby inaczej. Masakra. Gdzie ty jesteś, Natasza? Aha, poszłaś na górę, dobra. I łazi w tej bieliźnie. No chyba jest wstydnica jedna. Ten też zresztą w bieliźnie, bo oni w nocy mieli małe Barbara. Tak. Jakoś im tą zabawę podnoszę. Po trochu. Tak, a już dostajesz buteleczkę. Ty idziesz robić śniadanie, super. I tatuś idzie zmienić pluszki na Tomkowi. Dobra. Jakoś damy sobie radę. A pytanie moje brzmi, czy ty już umiesz? Nie umiesz jeszcze. Korany. Dobra. Natasza robi omety. Paradując w bieliźnie. O! Nawet nie zlemasz to ciałko. Nie musisz rodzić dzieci, to się trzymasz, nie? Tak, Leon, wiem. Ja ciebie rozumiem. Ja ciebie rozumiem. Chodźmy tu. I myślę, że trzeba też nakarmić po tej nocy. Więc od razu udamy jeść. I go odłożysz do końca. No tam tak. Dobra, on sobie pojedzie do pracy, jak robi porządek z dziećmi, tak? Proszę bardzo. Wszystko pod kontrolą. Myślę, że będzie on. O, no, wszystko pod kontrolą, ale tylko dzieci zespoły do szkoły, nie? A tak powiem, to wszystko w porządku. Zawsze zrobiła śniadanie i teraz sama będzie jadła. No ale cóż, tak się zdarza. Oj, chyba Leon padł. Nie, absolutnie mi nie wychodzi na zewnątrz. Już cię mama włoży do końca, dobra? Już mamusia idzie. Ale on znowu się znaje, to będzie ochy. Trudno. Bierz go, Natasza. Jeremie idzie. No dobra, na razie. O, będzie w końcu spokój. Wszystkie dzieci śpią. Natasza, idź jedz. I weź, zachowaj.
Zachowaj, zachowaj, zachowaj. Wyrzuć, wyrzuć. Przyspieszmy to, żeby nam się znowu nie ciągnął odcinek pół godziny, tak jak ostatnio miałam. Naszka tu posprząta trochę. O. Zresztą nam chyba sprzątnie pokojówka, to zostawię. A, to zostaw, on to posprząta. Dobra. Kto tam płacze już? Boże, co ja mam z tą Martynką? To jest Mariola. Nie, nie patrz Natasza, to by się tylko wydaje, że... O, ty chciałabyś sprzedać serce dzieło, a kiedy ty to chcesz... Ale ty masz koło garncanskie, kochana, tylko ty masz to wyposażenie, zaliczy ci się? Jak to wyjmę? Nie. Nie zaliczy się. A, zaliczyło się. Nieważne. Chodzi tu Martynki, nie wiem co ona chce, jada przed chwilą. Może się odjąć. Patila. Tu mam od razu lepiej, co? No pewnie, że tak. Mariola, a nie Marcelina. Znowu powiedziałam Marcelina, jestem tego pewna. Jestem tego pewna. I co ty byś chciała? Dobra. Nie. Chciałam, żebyś... Ty już śmierdzisz. Chciałam, żeby ona sobie pomalowała, ale no nie da rady. No ale on jest pobrudny, dobra. No nie da rady niestety. Nie ma czasu. Nic nie poradzimy. No był koszmarny, wiem Natasza, twoje tygodnie wszystkie są koszmarne. No już wiem. Jesteś nieczciwy, to ona tak krzyczy. Cały czas. Już cię mama mierze. Nareszcie cisza. No i muszę z powrotem. I co? Ten się obudzi? Który jest ten? No pewnie, że Leon się obudzi. A my tu musimy jeszcze przecież, o rany, wannę naprawić. Od razu weźmy butelkę. I zadzwoń po tego technika naprawczego, bo naprawdę pieniądze mamy, a... Nie mamy czasu się bawić w takie rzeczy. W ogóle te rzeczy psa to chyba ja sprzedam. Bo nie wiem, po co mamy tak leżeć. A w ogóle, czy ja nie miałam robić... A to nie w tej serii. Spotkanie rodzinne. Kurczę. Miałam chyba robić. Ale to nie tutaj, tylko u biedaków. Mi się pomyliło. Tak, daj mu jeść i... Trzeba zmienić jemu pieluszkę. A ta znowu ryczy. No dalej. Halo. I jeszcze tak, dzisiaj urodzinki mamy, więc... Urodzinki, Mariolki i... Leona, Boże. Już po prostu zapominam imiona. Dobrze zro... Ojej, co to jest? Zawsze dodaję metafory z gier. O, pod wielkim wrażeniem. No i dobrze, super. Ty zadzwoń po tym Marcelinka. Tak, masz dzisiaj urodzinki i Mariolka. Tak. Ten śpi słodko. To dobrze. Jak śpi? Coraz wyższe oceny. Jej, moje zdolne dzieciaczki. Super. Bardzo się cieszę. Bardzo. Od razu jej zrobimy urodziny, skoro już ją trzyma na rękach.
już nie mogę z tej jej miny zobaczyć. Ona jest taka zmęczona tym życiem swoim. Proszę, za jakie grzechy? Za jakie grzechy? Czemu ja się tu pakowałam? Już dmuchnęliście świeczki? Ona też jest urocza naprawdę. Jej! Blondynka! A dopiero co narzekałam, że blondynek nie mamy w domu, urodzinie. Sims mnie podsłuchują. Mówię wam. Pokaż się. O, taki, jaką ty masz twarz. Nie, no nic nie mówi, nie. Twarz jak twarz. O rany, wy jeszcze w tej szkole? A, widzicie, lekcję dłużej, dobra. Dobra, bo ktoś tu się nam bawi w kiblu. Teraz pora na Leona. O, ty sobie weźmiesz, że to jest, ale... Nic jej tak głodna. No dobra. I zobaczymy, co nam wyrośnie z Rosia. Szybciej tam. No. Będzie przystojniacha, czy nie? Natasza się zamyśliła. Nie mogę z jej miny. Zobaczcie na nią. A to tutaj przy kamieniu kradnie torta. Pewnie co tam urodziny brata. Ważne, żeby się najeść. Wiecie, o czym zapomniałam? Opasku aspirać do mojego... No, nie. Zawsze zapominam, zepsuty bachor. Super. Zepsuty bachor. Super. Nie ma to dobry początek w dzieciństwie, nie? Dobry start. Cóż. No, poszłaś po dziecko, to dobrze. O, wrócił tata. Boże, czegoś ty taki brudny. Idź sobie weź prysznic. Leon dostaje się do szkoły prywatnej. Rany boskie. Wolfgang, daj żyć. Coś tu jest platynowe, nasza Iga. Ale kochanie, nic spać, skorzystaj. Tutaj prysznic. Popatrz się parę razy na obrazek. A idzie rzucać piłką. No ale zobacz, w jakim to pokazanym stanie jesteś, Aleksie, kto odrąbi. Oglądaj, weź prysznic. Tutaj też się jakiś obrazek ci postawiłam. Albo tą tablicę, o. O, Iga i Jeremy jutro mają urodziny. Jej! I Nathan, o rany. Ty też chodź tutaj, oglądaj tą tablicę. Bo podobno to podnosi dosyć szybko rozrywkę. Nakarmione dziecko, to zmienił pieluchy, już nie będę na tego przewijaka specjalnie. Nie wróż go do końca. Mariola też jest zmęczona bardzo. Uda ci się... Kamienie, dobra, weź ją. Weź ją i wróż ją do końca, czy co tam chcesz z nią zrobić. Gdzie jesteś? Czyli zanim on stamtąd zejdzie. No, także mamy dwóch blondasów w rodzinie. Dopiero co narzekała, nie? I co, podniosło ci? O, pewnie, że ci podniosło. I to jak? Super. I jak Igusia? O, tobie też. No i git, majonez. Możecie zrobić lekcję. To jest chyba twoje, co? Tak. To idź. A ty sobie weź to biureczko. Kamillo. Miałam tu zrobić łazienkę. A nie wiem, po co w ogóle się robi łazienki. Nie wiem. A ty nie masz lekcji? Jak to? A dlaczego ty nie masz lekcji? Halo? Co? Aha, zapomniałam, że on jest zepsuty bachorem i ma teraz napad złości. Biedne dziecko. Pokaż z bliska swoją twarz. Ujdzie. A tu chyba są lekcje Kamili. Nie wiem, czemu ona je na podłodze położyła.
Teraz będzie przekładanie z końca do końca. Widzicie, Wolfguś, nie śpij, tylko odpręż. O, zostawiłaś jednak to dziecko. Super. Też się idź, odpręż, Natasza. Ty idź, śpij. Ja ci pójdę po to dziecko. To ci się niedobrze, Natasza, zrobi. Odpręż się. Zajmij się swoim mężem. Bo ja na jego miejscu też bym cię dawno zostawiła z tymi dziećmi wszystkimi. Bardzo pocałunki. Barabara w łóżku. Jazda. Ty śpisz? Ty śpisz? Ty śpisz? A ty odebrasz lekcję. Jak je odrobisz, też musisz iść spać. Uff. Dobra, moi drodzy. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mam nadzieję, że tutaj wam się podobało i do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa!